Zgodnie z kalendarium wyborczym w dniu dzisiejszym, czyli 11 marca, odbyły się wybory rektora Politechniki Opolskiej na kadencję 2016-2020. Wyboru rektora dokonało grono 100 elektorów, które składa się na uczelniane kolegium elektorów. To uczelniane kolegium elektorów także ukonstytuowało się w terminach, które wyznacza kalendarium wyborcze Politechniki Opolskiej. Dzisiejsze wybory odbyły się przy udziale 97 elektorów na 100, które stanowią uczelniane kolegium elektorów. I tutaj wybór został dokonany zdecydowaną większością głosów, bo za wyborem było 88 elektorów. Większość właśnie oddanych głosów to jest 89%. Także serdecznie. Przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować wszystkim elektorom, którzy tak licznie dzisiaj przybyli i oddali na mnie tak dużo głosów. To duże wyróżnienie, ale to też zobowiązanie do tego, żeby kontynuować swój program oparty na człowieku, na jego kompetencjach i na współpracy w całym środowisku. To wyzwanie na kolejne 4 lata, które potrzebne jest Politechnice Opolskiej, ale zostało ocenione na podstawie minionych 4 lat, kiedy wspólnie osiągnęliśmy dużo. To także informacja, że tak naprawdę uczelnią przez 4 lata będą sterować, czy zadecydowali o losie ci elektorzy, którzy dzisiaj w liczbie 97 osób przybyli. I to ich decyzja, ich pomysły, ich życzenia, które rektor będzie razem ze swoim zespołem ambitnie realizował dla dalszego dynamicznego rozwoju Politechniki Opolskiej. Politechnika Opolska.